Brat Cichopek wyszedł z cienia siostry. Nie zgadniecie, jaki ma zawód. Katarzyna Cichopek, 39 lat. Po ogłoszeniu rozwodu z Marcinem Hakielem nie zwalnia tempa pracy. Jest aktywna na planie zdjęciowym do serialu M jak Miłość, ciągle jest obecna w programie Pytanie na Śniadanie. A także reklamuje kolejne marki na Instagramie. Pomyślicie pewnie, kto jej robi te wszystkie zdjęcia? A my znamy odpowiedź. Katarzyna Cichopek jest aktywną instagramerką, z którego również czerpie zyski. Oprócz reklamowania produktów pokazuje też swoje codzienne życie. I choć na początku bardzo strzegła wizerunku swoich dzieci, to te zasady już od jakiegoś czasu dawno nagięła. Cichopek też bardzo rzadko chwaliła się, jakiego ma zdolnego brata. Na dodatek są bardzo do siebie podobni. Widzicie to podobieństwo? Brat Katarzyny Cichopek, kim jest Jacek Cichopek? Jacek Cichopek jest fotografem, który specjalizuje się w reportażu, fotografii ślubnej i okolicznościowej. Jak sam pisze o sobie na stronie jacekcichopek.pl, Jacek, fotograf od zawsze. Komercyjnie od 2008 roku. Jeszcze jako dzieciak zaczynałem od Zenita, jednego obiektywu i ciemniej w łazience. Obecnie pracuję na systemie Nikona. Jacek Cichopek prowadzi swój profil na Instagramie pod nazwą Jacek Cichopek, ma niecałe 500 obserwatorów. Na swoim Instagramie dodaje zdjęcia z wycieczek w ciekawe miejsca, zdjęcia swojego syna. Trzeba przyznać, że brat i siostra wyglądają bardzo podobnie. Ten sam uśmiech, te same oczy i te same, niesamowite rzęsy. Jacek Cichopek dokumentował najważniejsze chwile z życia siostry. Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela wciąż elektryzuje internet. Para poznała się w programie Taniec z Gwiazdami w 2005 roku, a pobrała 3 lata później w Zakopanem. Katarzyna i Marcin doczekali się dwójki dzieci, syna Adama i córki Helenki. Małżeństwo od pierwszych lat przeżywało większe i mniejsze kryzysy, na przykład ogromny kredyt na willę, który dosłownie wydrenował ich związek. Jednak kiedy para była szczęśliwa, to właśnie Jacek Cichopek upamiętniał beztroskie chwile Kasi i Marcina.